Wracamy na korty klubu Arka Gdynia. Jesteśmy oczywiście od rana z Państwem na wiosennych finałach Polskiej Ligi Tenisa. Drugie spotkanie w kategorii plus 45. Przenosimy się do grupy C. Ja, Zbigniew Kotewicz kontra Rafał Lorenz. Panowie już są po rozgrzewce, więc za chwilę to spotkanie nam wystartuje. Jesteśmy, jak już mówiłem, w grupie C. Dla obydwu panów to drugie spotkanie. Nieco innych humorach do niego przystępuję, bowiem pierwsze spotkanie Zbigniew Kotewicz przegrał z Cezarem Eismondem 4-1, 4-3, natomiast Rafał Lorenz po emocjonującej końcówce drugiego seta wygrał z Jerzym Dobrockim w dwóch partiach, a więc o drugie zwycięstwo w tym meczu gra Rafał Lorenz, o pierwsze Zbigniew Kotewicz. Jeszcze ostatnie próby serwisowe obydwu panów i za chwilę ten mecz będziemy mogli rozpocząć. Zbigniew Kotewicz, może kilka słów o tym panu, 53-latek pochodzący z Iławy, a więc województwo warmińsko-mazurskie. To zawodnik ubrany w białą koszulkę i błękitne spodenki. Jeżeli chodzi o grę w polskiej lidze tenisa, 11 wygranych spotkań, 6 porażek. W ostatnim turnieju, jakim brał udział, były otwarte wiosenne mistrzostwa Pomorza. Tam niestety przegrał wszystkie 3 spotkania w grupie. Dużo lepiej poszło mu otwartych wiosennych mistrzostwach Trójmiasta, kiedy to Zbigniew Kotewicz wygrał cały ten turniej, w finale pokonał Marcina Ignatowskiego 4-1, 4-3 i przez turniej przeszedł bez straty choćby jednego seta. Rafał Lorenz, z kolei zawodnik z Wrocławia, 46-latek, czarna koszulka, czapeczka odwrócona do tyłu, to ten gracz tyłem odwrócony do nas. 5 spotkań wygranych przed tym turniejem. Oczywiście także już kolejne zapisane na koncie w pierwszym meczu wiosennego finału, a więc cały czas bez porażki w polskiej lidze tenisa. Rozpoczęli panowie już to spotkanie, a więc pierwszy punkt kapitalnie wygrany przez Rafała Lorenza. Zaatakował do siatki Zbigniew Kotewicz, ale ostatecznie minięty dosyć pewnie. Dobry gem otwarcia Rafała Lorenza. Wcześniej oczywiście dwa podwójne błędy serwisowe popełnione przez Zbigniewa Kotewicza i mamy 1-0 w 4 punktach. Otwarcie Rafała Lorenza. Jeszcze wracając do tego zawodnika, jego turnieje to oczywiście zwycięstwo w jedynym turnieju, w którym brał udział, otwarte wiosenne mistrzostwa Wrocławia, więc na swoich rodzimych kortach w stolicy Dolnego Śląska Rafał Lorenz w finale bardzo emocjonującym pokonał Święcickiego 11-9 w mistrzowskim tiebreaku trzeciej partii. Wcześniej poradził sobie w 3 meczach grupowych bez straty seta oraz w półfinale także nie stracił seta, no więc dobry turniej rozegrał, wygrał. No i teraz pewnie z dużymi nadziejami przyjechał do Gdyni rywalizować w wiosennym finale. Początek dobry, zwycięstwo i także początek tego drugiego seta, początek oczywiście drugiego spotkania bardzo dobry, bowiem już 5 punktów z rzędu na koncie faworyta tego spotkania, więc pojedynek województwa warmińsko-mazurskiego z dolnośląskim nam się tutaj zrobił na korcie, z którego transmisujemy spotkania dla Państwa dzisiaj przez cały dzień i jutro także oczywiście będziemy od wczesnych godzin porannych do samego wieczora. Nieczysto trafił Kotewicz. Solidna wymiana z głębi kortu, zmienił nieco sposób odbicia, bardziej technicznie z siatki chciał sprowadzić przeciwnika, ale to się nie udało. No i mamy 30-0. Długa, najdłuższa na razie wymiana, no ale wszystkie punkty na razie na konto zawodnika z Wrocławia. Radzi sobie lepiej na linii końcowej, operuje długą piłką tuż pod linię końcową, a więc
Na razie utrudnia grę Katowiczowi, jak to jest tylko możliwe. Teraz po tej gorszej stronie w słońcu, po całej stronie kortu Rafał Lorenz, ale to w niczym nie przeszkadza, by zdobywać kolejne punkty. Minimalny aut. Teraz jeszcze spojrzał Zbigniew Kotewicz w kierunku piłki, ale widać tutaj z naszego stanowiska wyraźnie, że ta piłka nie ma absolutnie kontaktu z linią, a więc 8 punktów z rzędu Rafała Lorenza i prowadzenie 2-0. Czekamy na pierwsze punkty, na pierwszą reakcję, oczywiście także lepszą grę Zbigniewa Kotewicza, by otworzył swój dorobek punktowy. No i wtedy to spotkanie będzie bardziej emocjonujące niż jego początek. Doskonałe teraz minięcie przeciwnika, brawo od przeciwnika, także Zbigniew Kotewicz powiedział brawo, brawo za to zagranie, no bo warto raz jeszcze na pewno prześledzić tą akcję, zobaczmy raz jeszcze atak do siatki, kapitalny passing shot w wykonaniu Rafała Lorenza. Niedokładne pierwsze podanie, w międzyczasie mieliśmy już w wykonaniu Kotewicza. No i także drugie niestety w korcie nie wylądowało. Trzeci podwójny błąd serwisowy. 0-30. No czekamy, czekamy na ten pierwszy punkt zawodnika z Iławy, ale na razie wszystko, wszystkie punkty zbiera Rafał Lorenz, bazujący na błędach przeciwnika, ale także potrafiący oczywiście sam efektownie zakończyć akcję winnerem. No jest pierwszy punkt dla Kotewicza po błędzie przeciwnika. Piłka w korytarzu deblowym. Piętnaście-trzydzieści. A teraz zepsuł ten smer, doskonale przygotował sobie akcję Rafał Lorenz. W zasadzie zabrakło decydującego ostatniego zagrania, by mieć kolejne szanse na przełamanie przeciwnika. Mamy po 30. A tak z serwem wolej w wykonaniu Kotewicza chciał zaskoczyć rywala, ale bardziej został zaskoczony niż sam zaskoczył przeciwnika, bowiem ta piłka rzucona pod nogi maksymalnie utrudniła odegranie. 30-40 szansa na kolejne w meczu przełamanie dla wrocławianina. Doskonałe zagranie. Mamy 3-0 dla Rafała Lorenza.
3-0. Rafał Lorenz przed szansą zamknięcia już losów w pierwszej partii. Dobry początek, trzeba piłka odegrana w połowie kortu, no i bez najmniejszych problemów Rafał Lorenz trafił. 15-0. Piłka jednak minimalnie z tego turnu poleciała na aut. Pokazał plastycznie palcem, gdzie piłka spadła. No i 30-0. Dwa punkty w tym pierwszym secie na razie ugrał Zbigniew Kotewicz. Zdecydowana dominacja Rafała Lorenza po tym pierwszym ciężkim meczu. Tutaj wydaje się, że dosyć szybko powinien poradzić sobie wrocławianin z przeciwnikiem i z dwoma zwycięstwami być w zasadzie pewnym awansu do dalszej fazy turnieju. Oczywiście także jeszcze jeden mecz pozostanie do rozegrania. Jednemu i drugiemu zawodnikowi, bo te mecze oczywiście trzy spotkania, jeżeli chodzi o fazę grupową dla zawodników, którzy są w grupach od A do E. Dobry atak Lorenza, nie poradził sobie z odpowiedzią Kotewicz. Mamy piłki setowe dla Rafała Lorenza. Jakoś to była aż piłka setowa, mecz setowa, więc mamy 4-0. Ten pierwszy set błyskawicznie nam minął, no i drugą partię rozpoczyna Zbigniew Kotewicz. Jeszcze upewniał się, czy to była piłka placu gry, ale potwierdzenie otrzymał z trybu, że wszystko było w porządku. Doskonałe teraz zagranie po krosie wykonania Zbigniewa Kotewicza. 30-0 w drugim secie. Nowa sytuacja nam się zaczyna rodzić na korcie, bowiem lepiej zaczął grać Zbigniew Kotewicz. Dobry serwis, 40-0. Po tych dobrych serwisach przyszedł teraz taki drobny kryzys. 40-15, podwójny błąd serwisowy. Jeżeli dobrze liczę, to piąty w tym spotkaniu Zbigniewa Kotewicza. Za długi ten serwis, a wydawało się, że dosyć łatwo ugra swój gem Kotewicz, ale znowu przyszedł. Przepraszam, zapaść serwisowa. 40-30. Jeszcze ma tą jedną bezpieczną piłkę w zanadrzu Zbigniew Kotewicz, ale zdecydowanie musi poprawić pierwsze podanie. Doskonałe odegranie Rafała Lorenza. Brawo za to zagranie. Solidnie popracowali panowie przy siatce, ale ostatecznie górą Lorenz. Zobaczymy raz jeszcze. Widział tutaj miejsce na odegranie tej piłki Kotewicz, ale zabrakło jednak precyzji w tym odegraniu po 40, więc żeby piąty gem z rzędu dla Lorenza. Nie trafia pierwszym podaniem znowu. Z problemami Kotewicz. Drugi już taki bardzo bezpieczny, delikatny serwis, byle tam piłka przebić na stronę przeciwnika. No, ale niestety popełnia prosty błąd. No i wydawało się, że powinno być 4-0-0-1, no, ale mamy piąty gem rzędu dla Rafała Lorenza. Prowadzenie w drugim secie z przełamaniem.
4-0, 1-0. Patrząc od strony serwującego Rafała Lorenza, na razie dosyć łatwo. Ten pierwszy set bardzo łatwo wygrany, no ale w drugim musiał nieco od tego pierwszego gema powalczyć wrocławianin, ale ostatecznie cały czas bez straty choćby jednego gema serwujący Rafał Lorenz. Złe uderzenie backhandowe Kotewicza. Piłka poza placem gry. Nie trafił pierwszym podaniem Lorenz, gdzie musiał poprawić drugim. Doskonale zaatakował długą piłką. Rozrzucił przeciwnika po korcie. 30-0. Ale teraz zepsuł. Chciał takim ciasnym backhandem po krosie zagrać Rafał Lorenz, ale zabrakło dokładności w tym zagraniu. Może sobie pozwolić na takie ekstrawaganckie zagrania gracz z Wrocławia przy dosyć wysokim pewnym prowadzeniu. Na pewno chciałby jak najszybciej oczywiście ten mecz zakończyć, ale na chwilkę dłużej na korcie z pewnością nie zaszkodzi, bo jeszcze oczywiście jeden mecz przed Lorenzem. Ale już na bardziej takim większym luzie będziemy mogli do niego podejść przy ewentualnie dwóch zwycięstwach, dwóch partiach, cztery punkty, bilans setów 4-0, więc tutaj nie powinno być najmniejszych problemów z awansem i to pewnie z pierwszego miejsca do 1/8 finału. Dobra, teraz akcja przy siatce Kotewicza. Ma najefektowniej wygrany punkt przez zawodnika z Iławy. Rozrzucił przeciwnika po korcie. Nie miał szans już na wystartowanie, odpowiednie odegranie piłki. Rafał Lorenz po 30 się zrobiło w gemie przy podaniu zawodnika z Wrocławia. No i podwójny błąd serwisowy Rafała Lorenza, pierwszy w tym spotkaniu, no i kłopoty przy własnym podaniu. Trzydzieści do 40, breakpoint dla Kotewicza. No i podwójny błąd serwisowy numer 2, drugi z rzędu. No i mamy gema dla Zbigniewa Kotewicza. Niespodziewanie wydawało się, że Lorenz ma to wszystko pod kontrolą w drugiej partii, także przełamu przeciwnika dobrze rozpoczął przy własnym podaniu, no ale okazało się, że własny serwis był teraz zgubny, bowiem podwójne błędy doprowadziły do jego utraty. Nie trafia forehandem nieco. Taki gorszy moment gry Rafała Lorenza.
Dobry to był serwis 30-0, aż tak spojrzał, idąc na drugą stronę kortu. Rafał Lorenz. No i Zbigniew Kotewicz teraz na fali wznoszącej w tym meczu. Długość ta piłka niedobra. Dobry ten drugi serwis, zaryzykował Kotewicz. Było 30-0 w gemie, a więc można było takie ryzyko podjąć. No i ryzyko się opłaciło, bowiem błąd przeciwnika 40-0. Po dobrych podaniach teraz podwójny błąd serwisowy, 40-15, cały czas bezpiecznie, ale musi jeszcze ten jeden punkt w gemie Zbigniew Kotewicz ugrać. Zbyt obszerny zamach, zbyt obszerne to uderzenie, piłka daleko poza placem gry. W korcie, ale bardzo efektowna ta akcja w wykonaniu obydwu panów. Kotewicz atakował przy siatce. Lorenz mijał, no i ostatecznie w samą końcową nie trafił zawodnik z Wrocławia. Decydująca piłka o losach drugiego gema, drugiego seta. Dobry atak Kotewicza, brawa za tą akcję, odważnie przy obronie piłki breakpointowej 2-1 dla zawodnika z Iławy. Dwa gemy z rzędu dla Zbigniewa Kotewicza. Czekamy na reakcję Rafała Lorenza. Wygrany pierwszy set 4-0, ale w drugim nieco ta gra zmieniła swój obraz, bowiem Kotewicz przejął inicjatywę, zwłaszcza przy własnym podaniu. Atakuje do siatki, próbuje zmuszać rywala do maksymalnego biegania po końcowej linii. No i na razie to przynosi zamierzony efekt przez zawodnika z Iławy. 1-2 Lorenz.
Dobry atak Lorenza pod końcową linię, dłuższa wymiana. Ma już dwa punkty w tym gemie dla zawodnika z Wrocławia. Trafił teraz tym returnem Kotewicz, odznacza ślad Lorenz, pokazuje jeszcze paluszkiem, gdzie ta piłka spadła poza plac gry. Dobry atak Kotewicza zmusił Lorenza do błędu. Na razie jeszcze Lorenz daje się, kontroluje przebieg tego gema 40 do 15. Dobra, solidna wymiana. Szkoda, że zakończona błędem. W wykonaniu Kotewicza mamy 2 do 2, a dużo ciekawsze to spotkanie w drugiej partii. Dużo bardziej zacięte, emocjonujące, przede wszystkim wyrównane, bo w pierwszej to 2-3 punkty Zbigniew Kotewicz zapisał na swoim koncie. Pozostałe 12 padło łupem Rafała Lorenza. No ale nie wracajmy do tego pierwszego seta, bo w drugim zapowiada się na ciekawą końcówkę tej partii. Doskonały trop przed wykonaniem Lorenza. Nie zdążył Kotewicz, też walczył do końca o to, by piłkę przebić na stronę przeciwnika. 0-15. Nie trafił teraz tym drugim podaniem także Zbigniew Kotewicz, 0-30. No i niebezpiecznie robi się przy podaniu zawodnika z Iławy. 2-2 to przy grze do 4 punktów już w zasadzie faza decydująca partii. O, teraz źle ustawił rakietę do tego woleja, daleko było od siatki, to prawda, no ale chyba należało nieco lepiej usytuować rakietę, by przebić chociaż na drugą stronę. Nie zrobił tego Kotewicz, przegrywa 0-40, więc Lorenz przed szansą na wyjście na prowadzenie w drugiej partii. Dobry serwis wyrzucający przeciwnika poza kort. W zasadzie nie musiał już niczego więcej robić, bo ten return na kort nie wrócił. Walczył do końca, ale wszystko pod kontrolą w tej wymianie dla Kotewicza. Lorenz biegał za końcową linią. Myślał, że
rywalom, ewentualnie popełni błąd i zdobędzie ten punkt decydujący dla niego w gamie, no ale nic takiego nie miało miejsca. Będą jeszcze dwie szanse dla Rafała Lorenza, więc jeszcze nie wszystko w tym gamie dla wrocławianina stracone. Doskonałe zagranie Rafała Lorenza, backhand po krosie trafił tuż przed końcową linię, prowadzenie Lorenza 3-2 w drugiej partii. Wracają panowie na kort, no być może na ostatnie fragmenty tego spotkania, na pewno ostatnie fragmenty drugiego seta. 3-2 prowadzenie Rafała Lorenza, własne podanie, no i na doskonałej drodze do odniesienia drugiego zwycięstwa w fazie grupowej w kategorii plus 45 jest Rafał Lorenz. Patrzę po tym meczu na korcie, także zostaniemy jeszcze w kategorii plus 45, przeniesiemy się do grupy B, Krzysztof Sobol kontra Arkadiusz Aszyk, to spotkanie bezpośrednio kilka minut po zakończeniu meczu Gotewicza z Lorencem. Koniec coraz bliżej, niestety nie trafia Gotewicz tego returnu. Piłka daleko poleciała poza plac gry. Sprytny pomysł miał na to Gotewicz, ale ten plan niestety nie wypalił, bo to złe zagranie sprawiło, że 30-0 dla Lorenza. Piłka poza placem gry, musiał nieco kombinować Gotewicz, by tą piłkę odegrać, bo Lorenz sprytnie zobaczył, że przeciwnik jest w połowie kortu, no i zagrał taką piłkę pod nogi, pod linię końcową, no i to było kluczowe dla losów tej wymiany. 40-0, więc Rafał Lorenz za chwilę stanie przed szansą zakończenia spotkania ze Zbigniewem Gotewiczem. Dwa gemy prawdopodobnie odda przeciwnikowi w tym meczu, no ale jeszcze nie przesądzajmy, jeszcze Gotewicz będzie walczył. Trafił tuż pod końcową linię, brawa dla Zbigniewa Gotewicza, obronił w efektowny sposób piłkę meczową. Patrzmy jeszcze raz na naszej powtórce całą tą akcję.
Lorenz zdecydował się na atak do siatki. Ten volley nie był zły, ale Kotewicz kapitalnie ruszył. No i tu zabrakło kilku centymetrów Lorenzowi, by tą piłkę sięgnąć i skończyć z meczem to spotkanie. Kolejna szansa przed Rafałem Lorenzem. No i forehandem po linii Rafał Lorenz kończy to spotkanie 4-0, 4-2. Zwycięstwo nad Zbigniewem Kotewiczem. Dwa mecze wrocławianin wygrywa. No i teraz panowie miło sobie po tym meczu podziękują. Zasłużony triumf Rafała Lorenza. Za chwilę zapraszamy na wywiad ze zwycięzcą tego spotkania, a po wywiadzie na kolejne spotkanie Krzysztofa Sobola z Arkadiuszem Aszykiem.